Tam może będziemy. Mój ulubiony sklep tutaj, słuchajcie. Sklep z rzeczami takimi do pływania. Sportowy, wodny. Co ciekawe, nie ma tutaj takiego badziewia jak na przykład w hipermarketach w moim mieście. Na przykład ta tutaj, ten taki pontonik napędzany silnikiem. No silnik, nie wiem czy to jest jakiś dobry silnik czy nie, akurat wam nie powiem, ale wykonanie tego pontoniku jak najbardziej cool i jak najbardziej solidne. Zawsze tutaj jestem, kiedy przyjeżdżam tutaj do mojej siostry i powiem wam szczerze, widzę, że otworzyli nawet tą strefę. €370. Wow. Porządny sprzęcik. O. Jesus Christ. Żeby nie było, że nie ma palm. Troszkę się zawiodłem na tym sklepiku w tym roku, jeżeli chodzi o pontony. Kiedyś mieli jakby większy wybór solidnych takich, słuchajcie, na polskie kosztował 600 zł. Kurczę, czteroosobowy ponton, taki zajebiście mocny, wiecie, z komorami, także jak jedna komora się przebije, to jeszcze macie kilka innych, prawda, żeby się tego trzymać, żeby dopłynąć do brzegu, bo to jest dosyć istotne. Ja na przykład jestem maniakiem pontonów, chociaż już wieki na nich nie pływałem, to jednak zostało mi to dobre wspomnienie z 99 roku, jak byłem na wakacjach. To zakupiłem taki dziecinny ponton, na którym spędziłem rekordowo, bo jednego dnia chyba 19 godzin. Jak wstałem tak o 5 rano, to o 24 dopiero wróciłem, słuchajcie. I nabawiłem się tak zwanej choroby morskiej. Jak się położyłem na łóżku, to czułem się tak, jakbym dalej był na pontonie. I mnie mdliło. Natomiast uwielbiam pontony, dlatego że to jest taka wolność, darmowa wolność tak naprawdę, prawda? Ja sobie biorę taki pontonik, płynę. Można się położyć, jest wygodnie, miękko. Tylko to musi być coś solidnego, bo czym dalej płyniemy, tym ryzyko, że nie wrócimy, jest większe. Więc czym lepszy ponton i jakaś znajomość i opanowanie, tym lepiej. No ja pływałem na swoim dziecinnym. Naprawdę, kurczę, w takie rejony, że jakby tam pierdolą ten ponton, to ja już bym dawno, kurczę, tego vloga nie robił. Co jeszcze? Jestem maniakiem motolotni. To dopiero jakiś czas temu się we mnie urodziło. No ale póki co jeszcze nie mogę tej swojej zajawki gdzieś zobaczyć na żywo. Ale to może kiedy indziej wam o tym opowiem. A zobaczymy, czy uda mi się wejść do tego centrum Giardino. Centro del Giardino. Będę udawał, że trzymam telefon komórkowy teraz. Inaczej się chyba nie da. A w sumie kupuję zawsze w Penny Markecie, to jest kawałeczek dalej, nie wiem czy mi się tam uda dzisiaj dojść. Ale zobaczymy co w tym centrum sprzedają. Nigdy tu chyba nie kupowałem, a w sumie nie pamiętam, słuchajcie, zobaczymy. Po to tu przyjechałem, słuchajcie. €51. No. Yeah.
Spotkała mnie bardzo miła sytuacja, słuchajcie, przy kasie. Ja już w sumie wyłączyłem wtedy kamerę, ale przede mną stali Niemcy z dużymi zakupami. Zobaczyli, że ja mam mniejsze i mnie przepuścili. Super, fajne zachowanie z ich strony. Powiem wam, że chipsy bardzo słabe. Za to stok, który kosztował euro 39. Mega wypas, normalnie. Kurwa, orgazm. Ludzie, co to będzie, jak się zacznę brać za te droższe soki? Kurczę, normalnie wziął tylko te butelki, przywiózł i sobie tam, wiecie, opunktował je, ale nie będę tego całego Majdanu z sobą zabierał. Bardzo mi się podoba tutaj, jak ludzie mieszkają. Duże domy, popatrzcie sobie. Tu, za mną, tu jakaś pani. Jak się można? No, mówię wam, kurczę, raj. To jest dzielnica dla ludzi, którzy tak naprawdę chcieliby już mieć spokój w życiu i potrzebują tego spokoju jak najwięcej, bez stresowego życia i w miarę w przyzwoitych warunkach. To jest lepsze niż moja dzielnica. Bo pomyślałem sobie kiedyś, że moja dzielnica jest najlepsza dla polskich emerytów, tak, żeby sobie odpocząć, ale tą dzielnicę podłapali młodzi, a młodzi na takiej spokojnej dzielnicy, no to wiecie, zaczynają szaleć. A tak naprawdę to ja jestem tutaj największym gangsterem. Kurwa. Jakbym zaczął się wydzierać, to by się pochowali. Jaka spokój i cisza, słuchajcie. Tyle przestrzeni dookoła mnie. Zobaczcie. Jest. Jestem najbardziej krzykliwą osobą tutaj. No, konkurencją są tylko te ptaki. Słoneczka nie ma, ale jest w miarę super. Yo.